14 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbył się finał 28. edycji podkarpackiego konkursu poezji religijnej. Tym razem przyświecały mu słowa świętego Jana Ewangelisty. W słowie jest życie, a życie jest światłością ludzi. Finał podkarpackiego konkursu poezji religijnej na stałe wpisał się do kalendarza sędziszowskich imprez. Organizowany jest nieprzerwanie od 1991 roku. W przygotowanie finału angażują się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz sędziszowskie parafie Bożego Miłosierdzia i Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W tym roku w finale wzięło udział blisko 60 artystów, laureatów eliminacji rejonowych. Konkurs podzielony był na trzy kategorie – recytacje, poezję śpiewaną i monodram. Przed rozpoczęciem finału uczestnikom poetyckich zmagań powodzenia życzyli dyrektor Sędziszowskiego Domu Kultury Katarzyna Hagdej, burmistrz Bogusław Kmieć oraz reprezentująca biuro posła na Sejm Kazimierza Moskala Anna Lichwa. Konkurs to okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, do przezwyciężenia tremy, a dla niektórych nawet sposób modlitwy. W takich konkursach, czy ogólnie w konkursach, lubię występować dlatego, bo możemy te bariery przezwyciężać, przesuwać, prawda, stres na scenie zawsze jest, nie ukrywajmy, jeżeli komuś zależy, to zawsze się stresuje. No i z tego względu, że też jest niesamowite tutaj środowisko, bo jednak ludzi śpiewających, środowisko silniejsze niż siła woli, więc głównie dlatego, no i myślę też, że po prostu pokazać się, zaśpiewać, pierwsze miejsce czy jakieś miejsce też nie jest ważne, bo każdy zna swoją wartość, a zaprezentować się i wygrać też jest fajnie, prawda? No i w głównej mierze dlatego myślę, że w takich konkursach i może jeszcze dlatego, że po prostu śpiewam na różnych konkursach, religijnej, aktorskiej, pop, musicalowej, dlatego żeby po prostu sprawdzić się, zobaczyć co potrafię, co umiem, więc śpiewam to, co mi dusza gra. Zdecydowałam się na udział w konkursie, ponieważ zawsze staram się brać udział w konkursach recytatorskich, bo wiążę z tym swoją przyszłość i chcę się sprawdzać. Za każdym razem z ludźmi tutaj z naszego okręgu i na ogólnopolską skalę, dlatego też OKR wchodzi w te konkursy. Konkurs poezji religijnej to występuje właśnie z Teatru Sędziszek i to jest taka jakby nasza tradycja. Co roku idzie kilka osób, żeby sprawdzić się, czy podtrzymujemy poziom. Aniołowie podtrzymują jej ciężką koronę i jej szaty. Ona klęczy swe lice.
kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie. W ręku tego, co umiera nad kołyską dzieci i przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci. Zmiłuj się nad nami. Każdy uczestnik wybierał utwór dobrowolnie. Niektórzy wykonali dobrze znane wszystkim wiersze i piosenki, inni decydowali się wystąpić z własnym utworem. Były również prezentacje, które zaskoczyły. Chciałam wybrać coś innego. Stwierdziłam, że to jest konkurs poezji religijnej, więc będę się trzymać stricte tematu i wybrałam coś, czego zazwyczaj ludzie nie wybierają. Coś, co mają pod nosem, czyli Biblię. I wybrałam właśnie Psalm 38. Myślę, że to było takie lekkie zaskoczenie. W tym roku konkursowi towarzyszyła wystawa rzeźb Józefa Pałaca. Na tej wystawie możemy zobaczyć rozmaite moje rzeźby, takie, które właśnie mam natchnienie jakieś twórcze. Mam obrazy święte, mam szopki, mam rozmaitych podróżników, mam anioły, mam Matkę Boską Herzelską, wyrzeźbioną płaskorzeźbę Szyżnego, mam szopki, mam takie, nawet cygankę mam, cygankę też, bo akurat spotkałem taką figurkę i wyrzeźbiłem. Mam nawet Chrystusa, który Norwid sobie tam wyobrażał Chrystusa i bardzo pięknie narysował. Ja to podpatrzyłem i też zrobiłem taką właśnie, taką rzeźbę. No, mam szopki. Co roku dawałem szopki do Przemyśla, ale tam no, w tej chwili to do Przemyśla nie mogę jechać, bo są wąskie ulice, wszędzie są zakazy, jakoś nie mogę tego, no, tych szopek tam włożyć. Natomiast zrobiłem tutaj wystawę tych szopek, także no... No cieszą się tutaj właśnie widzowie tymi moimi szopkami, tymi moimi rzeźbami. Nawet ksiądz biskup sobie zrobił zdjęcie ze mną, no i podziwiał to moje arcydzieło, takie, które właśnie no, zrobiłem. Rzeźby to moja największa pasja, przyznaje artysta. Z jakiego dopadnę drzewa, to robię. No nie mam takiego znowu, żebym miał dużo tych drzew takich, że powiedział, że to jest lipa, czy to jest... Jest dąb, jest bóg, jest brzoza, ale najwięcej to robię w lipie. Przeważnie lipa, bo lipa to taka jest dość taka podatna do rzeźby, ale jeżeli taką profesjonalną jakąś rzeźbę, którą właśnie no mi zależy na tym, to robię w dębie. W dębie bardzo pięknie wychodzi, bo dąb to ma takie swoje. Jeżeli ja pociągnę takimi lekierami, bo mam specjalne lakiery do tego, które ani woda, ani śnieg, ani deszcz nie działa na to. To wtedy właśnie wtedy pięknie to wygląda. Za udział w konkursie dziękował artystom biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski. Słowo oświeca, słowo uskrzydla albo słowo zabija. Słowo poezji, muzyki, zwyczajnie nałożonej na muzykę, właśnie wnika niezwykle głęboko w rzeczywistość i wypowiada to, co czasem wydaje się nie do wypowiedzenia przez zwykłego śmiertelnika. No i za to chwała poetom, za to chwała autorom tekstów do muzyki, chwała twórcom muzyki, którzy łącząc słowo z wypowiedzią muzyczną, niejako uwieczniają ją. Dlatego chwała wszystkim, którzy zarówno na przeglądzie piosenki czy poezji religijnej,
ale także w codziennym życiu używają słów, które oświecają, podnoszą, pomagają, a nigdy nie tłamszą. To trudna sztuka. W kategorii recytacja pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Kościelna z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mielcu. Kolejne miejsca na podium zajęły Kornelia Stasiła z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu oraz Alicja Skibicka z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W kategorii poezja śpiewana pierwsze miejsce zdobyła Julia Ćwian z Przemyskiego Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących, a w kategorii monodram Sara Szczęch z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim. Jury przyznało w tym roku również 11 wyróżnień. Tańczyli na moście, tańczyli do rana, żebracy, ladacznice, wariaci, chytre szpicle. Tańczyły tan ulice, latarnie, szubienice, chycle. Tańczyli na moście, dostojni goście, psu braty, starcy rozpustni, stręczyciele, wstydliwi samogwałciciele, wzięli się za ręce, przytupywali, grały harmonie, harmoniki, do świtu grali, tańczyli tam swój dziki, dalej, dalej, żarli, pili, tańczyli. A był jeden obcy, był jeden nieznany. Patrzyli nań spod łba, ramionami wzruszali, spluwali. Wzięli go na stronę, mówili, mówili, pytali. Milczał. Podszedł rudy, czerwony, coś za jeden. Podszedł drugi, bez nosa, krościasty, coś za jeden. Milczał. Podszedł pijus, wycedził, coś za jeden. Milczał. Podeszła Magdalena. Poznała, powiedziała. Płakał. Ucichło, coś szeptali, na ziemię padli, płakali. Ucichło, coś szeptali, płakali.